Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. Ja zamknąłem szafkę przed wyjściem. Jak ostatnio zostawiłem ją otwartą, ktoś wsadził mi o śluzę do kieszeni kurtki. A to śmieszek, co? Kurde, czy to mój oddech tak śmierdzi? Chyba czas na comiesięczne czyszczenie zębów. Ale jestem głodny. Nawet bym się nie przyznał, że co miesiąc myję se zęby. Do zjazdka muszę się wysikać. Jedna noc. Jakby to zrobić, żeby nikt nie zauważył? Już jestem pokryty. Dobra, udało się. Chyba nie zauważyli. Tutaj źle zaznaczyłem. Chodź tu. Chyba nikogo nie ma, więc... Tutaj powtórka, więcej tego, elixir już mam full. Jakby co nastąpiła drobna różnica między zapisami? Niestety nie, nadal nie naprawiłem tej kwestii z kościami i pieniędzmi. Ale nie dawał mi spokoju ten czarnorynkowy sklepik, co nie? Więc cofnąłem się do dolnej awenty. Dobra, w sumie to jest dalej ten sam zapis, tylko po prostu z dobrą poprawką. I okazało się, że tam obok tego ziomka, który gada mi o tych osobach, które chodziły z tranem, no to tam da się normalnie wejść do budynku. To po pierwsze. Da się tam normalnie wejść do budynku. I przejść sobie na dół właśnie. Do piwnicy, gdzie dało się wysadzić ściankę i obrabować sklepik, co zrobiłem. Ale jednocześnie w jednym z mieszkań, w którym był kościelny amulet i ten trup na glebie, ominąłem obraz. I sam jestem zdziwiony, jakim cudem, bo wisiał dosłownie tak o wsadzone w ścianę, znaczy na ścianie. Nie zanim jak jedzenie, ja go ominąłem. Nic nie powie na to. Zobaczmy. Dwa kościane amulety, jedna runa. W miejscu, precz z blaszakami na ulicach Karnaki. Raport z przesłuchania. Pierdoły. Ojoj. Dobra, zapalającego nie podniosę, chyba że go zużyję, ale to tam. Mogę sobie jeden bełcik odpuścić. Że mi ktoś chyba usłyszał. A nie, to zaraz tutaj obok jest. Nie piętro, pokój obok. A nie, jednak piętro. Dobra, sprzed dwóch minut. Chyba powinno być ok. Zobaczmy, z kiedy jest ten zapis. No. Dobra, jeszcze jednego typa muszę tu przynieść. Żyje? Żyje, na szczęście. Jesus. Dobra. Spoko, no problemu. Come on. Wiecie, gdy jest irytujące fakt, że Emily tak chujowo skacze? Poważnie. Naprawdę zatęskniłem za mignięciem. Jeśli chodzi o korwo, nie? Daj mi kilku mechanicznych. Nie wiem, czy kalboje nie byli lepsi. Czasów z dużej zarazy. Ludzie stawali w nich na barwa. Czasy się zmieniają. Jeśli nic nie przeszkodzi Duke'owi, za rok będziemy mieć tu armię mechanicznych żołnierzy. Jak na złość, oczywiście typ nie może być tu sam, nie? Wiadomo, mam domino, więc to nie jest aż taki problem, ale... Problem tak bardziej będzie połączenie tych dwóch, tak żeby dało się to fajnie zrobić. Super, prawie się to zjebało. Okej. Gdzie jest ten drugi?
Wielki Pałac informuje o rezygnacji doktor Hypatii. To może być istotne, bo to może być związek z tym, co zrobiliśmy w fabule. Wielki Pałac opublikował dziś podpisane przez Duke'a Abel oświadczenie, według którego dr Aleksandra Hypatia zrezygnowała ze swojego stanowiska głównej alchemiczki w Instytucie Adermeyer ze względu na problemy zdrowotne. W treści znalazła się również informacja, że obiekt zostanie zamknięty i nie ma na razie planów na jego ponowne otwarcia. Nie podano, co stanie się z rozmaitymi lekami, nad którymi pracowała pani doktor. Czytelnicy z pewnością znają jej formułę Adermeyer, o której mówi się, że pomagała górnikom w leczeniu chorób zawodowych oraz zwalczała krwiobiegową gorączkę. Nie jestem pewny, czy to zwalczało gorączkę. Dzięki tego jeszcze. Proszę bardzo. Już tu. Zabierzemy go tak z widoku. Zabijmy ich tutaj. Chodź, chodź. Na górze trzeba zrobić to samo. O, granaty. Miło. Trochę pocisków też. No. A już mam full granatów. Okej. Okay. Tutaj nic ciekawego. W ogóle okazało się, że w tym miejscu, gdzie tak błądziłem dookoła i myślałem, że tam nic więcej nie ma, nie? To się okazało, w sensie tam, gdzie była taka gdzie była tablica z butelkami i... ta jedna kasa z drobną ilością gotówki, okazało się, że tam jest safe. Na montażu sobie to zobaczyłem i też tam się cofnąłem. Kombinacja mi się wylosowała 373. Nie wiem, czy to jest zawsze ta sama kombinacja, ale na tablicy jest zapisana. Macie tam po prostu dwie cyferki, bo tam wiadomo, jak macie dwie cyferki, no to resztę można na chybił trafił zrobić. Nie, kurwa, zapuknę. Co? Nie, co? Nie mogę już. Tam. Co, co się... Będę... Nie, nie, kurwa. Co? Dobra, może na wszelki wypadek ich uśpię. Bo nie po to mam tę umiejętność, żeby... Gdyby tylko coś się tu wydarzyło... Nie musi od razu przyjeżdżać cyrk. Wystarczyłaby mi najmniejsza atrakcja. Co jakiś czas. Podział nagrody... WL... Nie wiem, ktoś mógł tutaj podpisać. No bo mam amulecik. Dobry apetyt. No domyślam się, co to daje. Dokładnie, żywotność przywraca więcej zdrowia. Wbrew pozorom to nie jest takie złe. To nie jest taki zły amulet. Królestwo za butelkę napoju gruszkowego. Tutaj mogę chyba odłączyć gdzieś ścianę. Dokładnie. No ale jestem już w sumie za tą ścianą, więc... I tak ją odłączę. Ta ściana światła nie ma zasilania. Poczekaj, ja tam sprawdzę. Czemu nie mam? No bo nagle padła? Wiesz, zbiorniki padają, nie? To jest całkiem normalne. Coś tu jest nie tak. Co, przyjdzie to faktycznie? Można tą coś wsadził mi o śluzę do kieszeni kurski. No, idzie. Poczekajmy na niego. Coś w końcu musi walnąć. Jest sam. Dobra. Nie wiem, to nie powinno się liczyć jako wykrycie. Bo momentalnie go zacząłem podduszać, więc... Nie wiem. Mordy nie wydarł, nic więcej nie zrobił, więc no... Jakoś tak, że jeszcze nie go tak fajnie... Też jak sobie usiadł praktycznie pod tym, ale nie. Ale okej. Okay. Zobaczymy, co będzie dalej. Mówię, wydaje mi się, że to nie było wykrycie. I mam szczerą nadzieję, że nie było, bo nie będę tego teraz wczytał, aby mieć 100% pewności. Zresztą zapis mam z kiedy. No sprzed chwili. Jest jedna autosave, ale to jest... No nie, nie.
za wcześnie był ten autobus. Jeżą mi się włosy na karku, mam złe przeczucia. Wydarzy się coś złego. Jestem tego pewien. Hej! Hej! Tego trzeciego jeszcze by się udało? Kurde, nie łapie mi tego, co go wyprzedł. O, teraz złapało. To wyłączył ścianę. To nie jest na ścianę. Dziwne czasy. Zbiornik na kranie, kurde, cholera, co to było? Co się tu dzieje? Mówiłem? Dostał prosto w cymbał, a mi tak policzyło, że dostał w hełm. Prosto między oczy. Co ich nie połączyło? No nie, muszę go faktycznie widzieć, żeby go zlinkować. Czekaj, jakby tutaj się zwinąć, to zasięg wzroku. Co? Też się tam prosi o kłopoty. Nie mogę dać się zauważyć, nawet na chwilę. Ja. Coś tam chyba jest. Nic, wydaje ci się. No cóż. Trzymaj się. Kurde, zdjął mi mark zamiast go. Brudne powietrze. Ohyda. Znowu? Dobra, nieważne. Tutaj nie ma takiego dobrego miejsca, żeby się tego wstawić. Bo lepiej byłoby w tego trzeciego strzelić. Wiem, że każdy kiedyś umrze, ale proszę, nie dzisiaj. Dobra. Czym ja jestem? Poczuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. Jak ktoś... Nie wolno ci tu przebywać! No! Naprawdę musiał mnie zauważyć, już tak dobrze szło. Chociaż, dobra. Moment, czy ten elitarny, czy tam weteran, chyba weteran jest, czy on ma hełm? No oczywiście, że ma hełm. Za łatwo by było, gdyby go nie miał, co nie? Jeden, drugi... Ale jestem głodny. Trzy. Nie no! Nie zdejmuj naznaczenia, tylko naznacz trzeciego! Czy tam oznacz, a nie właściwie naznacz. Kto tam jest? Nikt. Dobra, czekaj, schowaj ostrze. W sumie chyba nie muszę mieć ostrza w ręce, żeby używać mocy. Jestem trzeci. O, cześć. Połączeni. Czym ja jestem? Czuję się jak pończocha bez nogi. Jak nikt. Jak ktoś... Gorszy niż zawsze zachowuje czujność. Zawsze! Nie chcę tego powtarzać. O! To jest dobry moment. Świetnie. Dobra, on tam przystanął. Czy on tam był z kimś? Czy on tak tylko we trzech tutaj? Co? Serio, jak raz mi zaliczyło akurat złapanie typa! Czekaj, dobra. Czy to jest ten save, z którego cały czas... Ten autosave, z którego ciągle korzystam? Oczywiście. Raz. Dobra, to było ryzykowne. Nieważne. Czemu nie mogę tego tak po prostu stagować, no? Widzę, że typ tu jest, a muszę się specjalnie na niego popatrzeć, żeby to się zaliczyło. No nie, no bo mi liczy to podwójnie wykorzystanie tego. Myśleć, że może właśnie akurat czyta list ode mnie. No cóż. Myśli o mnie w tym momencie. Jeden.
Ej, ty, chociaż w sumie tak strzelić tutaj, to nie byłby taki głupi pomysł, żeby ich tu zwabić, nie? Dziękujemy tego gościa. Teraz pytanie, czy ja chcę ich tu zwabić wystrzałem? W sumie to bym mógł. Tylko to będę musiał się od razu bardzo szybko schować. Lepiej to zrobić już od razu jakoś tak z tej strony. Tu. Dobra. Pokaż mi. Idą czy nie idą? Słyszysz to? Co się tu dzieje? Chyba idzie dwóch? Nie idą wszyscy trzej. Dobra. Uda się? Ciekawe kto to był. Ciekawe co to właściwie jest. Okej. Coś tu jest nie tak. Znowu. Jednego zgarnąć i jest po problemie. Zdawało. No i dziękuję. Bardzo ładnie. Wręcz przecudownie. Dołącz się do kolegów w takim razie. No. Proszę. Jak raz mi teraz łapie tych, co chcesz, by łapał. Chodź. Nowa wskazówka. Przy pomocy kodu można otworzyć prowadzącą do mechanicznej rezydencji bramę ochrony przy postoju. Nie mam bladego pojęcia skąd ja to wiem, no ale okej. Dobra, mam na razie 9 flaszek, Abermeier. Dobra, zużyjmy jedną. Akurat do fulla. Mówię, dopóki nie wykupię za 3 runy tej zdolności, która umożliwia mi wykorzystanie tej samej cechy nawet 4 razy w amulecie, no to nie ma sensu czy tak oszczędzać. Okej, tu jest ten ziombel. Ale jest chyba sam, co nie? Ja. No, dzień dobry. Ja pa w kubeł. No i cyk. Hop. Wiesz, Bella przyjaźni się z Duke'iem. Ona i jej mąż dostali jednego z tych mechanicznych żołnierzy na długie miesiące przed innymi. Urządzili przyjęcie i go rozpakowali. Gdybym nie spędził połowy życia na plątaniu się po Potterstead, może też by mnie zapraszali. Ważne, z kim się zadajesz. Trudno się nie zgodzić, mój drogi. To dlaczego wielki wynalazca zabrał im tego mechanicznego? Nie mogli poprosić Duke'a o interwencję? Po tamtym incydencie chcieli, żeby zniknął z ich domu. Ale przecież powstrzymał rodziny bandytów. Bella z mężem na pewno się z tego ucieszy. Tak, ale po tym jak zabił złodziei i ich bachory, zaszlachtował też ulubionego ogrodnika Belli. Biedaczka mówiła, że patio wyglądało jak jedna z rzeźni wielorybniczych Danu. Obrzydliwe. Jak na złość. Coś tak czułem, że musi tu być ta runa, nie? Co? Kiedy zapis? Okej, okay, chyba po rozwaleniu tych... Chyba po wejściu tutaj. Zobaczmy. Okej, okay, nie po wejściu, ale po rozwaleniu tych. Ale też dobrze. Cyk, jeszcze jeden został, czy to... Nie, to był ostatni. Dobra, czyli po tej wskazówce mieliśmy zapis. Dobra, w sumie, bo zauważyłem, że ta formuła chyba nie działa tak samo jak to Remedium Piero, w sensie... Musisz jakby najpierw naładować pasek, żeby potem... Jest tam kto? Wow, to się nazywa spierdolić, kurwa, sytuację. Brawo ty, Emily. Ciężko ci od razu z tego ślizgu zostać, kurwa, w tych kuckach? Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to... Formuła Piero działała w taki sposób, że... Nawet jak było coś do odnowienia się many, to i tak mogliśmy to łyknąć, bo to się odnawiało przy okazji, nie? Czy przy okazji, po prostu się odnawiało. O, nice, to zyskam to jedno. To łykaliśmy i się odnawiało. Już do bocznej uliczki potrzebuję. Jak na złość, oczywiście drut kolczasty. Ciekawe, kto ten klucz w sumie ma. Dobra, nevermind. Lecimy tędy. Spokojnie.
Jednak nic. Dobry. Dobra, i teraz zanim tam wejdziemy... O Boże, tu był śmietnik. Brawo ja, naprawdę. Zamiast typa do śmietnika wrzucić, to ja się kurde z nim bujam po balkonach. To jest ta uliczka. Widzę, że brak przejścia. Dobra. To było na tyle. Tutaj. Wiesz, Bella przyjaźni się z Duke'iem. Ona i jej mąż dostali jednego z tych mechanicznych żołnierzy na długie miesiące przed innymi. Urządzili przyjęcie i go rozpakowali. Gdybym nie spędził połowy życia na plątaniu się po Potterstead, może też by mnie zapraszali. Ważne, z kim się zadajesz. Trudno się nie zgodzić, mój drogi. Co się stało? Hej, ktoś tu był? Coś nie tak? Proszę, kolejny duży minus. To już kilka razy nadmieniłem. Mianowicie fakt, że stety bądź nie, Emily no po prostu doskakuje, nie? A Corvo się teleportuje. Przez to właśnie teraz tę rozmowę przerwali, no bo zauważyli, że ktoś dosłownie przelatuje im przez salon. No na szczęście rozmowę już słyszeliśmy, więc się o to nie ma co martwić. Możemy też bardzo ładnie tak po prostu z tym wyjść. Co jest tutaj? Aha, kolejne drzwi. Dobra. A tu na górze nie ma nic. Dobra. To nie do końca o to mi chodziło. Cyk. No i ładnie. Zamykamy. No i jesteśmy tutaj. Świetnie. Na kość, chociaż akurat te nie są mi aż tak potrzebne. Mówiłem, nie wiem co się stało z tymi, że mi się takie glitche zrobiły, ale no... Narzekać nie zamierzam. Za bardzo. Dobra, czekaj, zużyłem jeden bełt. Ktoś mógł cofnąć do tego jednego wtedy. Okej, to się trochę niestety nie udało, tak jak chciałbym, żeby się udało. Żywica może? Niestety... Chyba nie. Szkoda. Dobra. Mam amulecik. Wysokie ciśnienie. Granaty, zbiorniki z taranem i butelki zadają większe obrażenia, ale mają mniejszy zasięg rażenia. Jakieś dobre to nie jest. Mega mi potrzebne też, nie? Dobry apetyt. Ja. Myślę, że ten apetyt warto by połączyć z tym piciem. O, obraz. Będzie Indosho. Dobra, to już jest który? Chyba trzeci obraz w tej misji? Tak mi się wydaje. Dobra, i teraz gdzie jestem? Wiadomo, po tym nie przejdę, bo to jest pod prądem, nie? Tu mogę zejść. Aaaa, i mogę tak dojść do rezydencji. Czy to jest taka alternatywa, żeby ich wszystkich wyminąć? Ale nie no, nie przejdę, nie będę szedł. Mogę iść tędy, ale nie chcę, po co? Skoro już wszystkich stąd, może nie wymiotłem, bo to jest złe określenie. Ale skoro wszystkich tutaj już ogłuszyłem, no to mogę na spokojnie chyba to otworzyć, nie? Dobra, tu widzę, już nikogo nie ma. Dzięki temu, że właśnie mogę sobie łyknąć tego. Zabrać sobie to. A tutaj z góry mogę zabrać ten jeden bełcik, który wcześniej ominąłem. Znaczy ominąłem, który musiałem zostawić właściwie, nie który ominąłem. No, przez okienko. Cyk. Zobaczmy tutaj. Jakie to jest zarośnięte w ogóle, jak chcę się z tego tak w ogóle korzystać. Czekaj, kod do bramy. Okej, to widzę. Fajnie, że się kurde rozejrzałem tutaj dostatecznie wcześniej. Już było. Usiadłość. Aha, kod nie jest oznaczony. Opcjonalnie odszukaj kod. Czekaj. Powinien znajdować się gdzieś na terenie stacji Straży Najwyższej. Czekaj, stacji, czyli gdzieś w tym budynku pewnie.
Też w ogóle mapkę, jak sobie się, jak tam latałem po tej dolnej Avencie, też mapkę znalazłem. Właśnie tej całej Aventy. Niestety nie znalazłem, zakładam, że mapka będzie też całej tej posiadłości Jindosha. Ale to dopiero pewnie w samej posiadłości. Nie wcześniej, nie później. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Też nic nie ma. To już byłem wcześniej, ale tutaj się nie rozglądałem z jakimiś notatkami. Ja teraz potrzebuję notatki. Albo tego. Albo jakiegoś wyrytego mieczem kodu, no ale raczej będzie to po prostu gdzieś zapisana notka. Tutaj coś może? Nie. Tutaj też nie. Dobra, sprawdźmy w takim razie kolejne piętro. Tutaj, gdzie było więcej typów. Znaczy, z tym więcej to tak trochę na wyraz, bo było ich chyba dwóch. Ich nie ma co przeszukiwać, bo ich wcześniej przeszukiwałem, ale zobaczmy teraz dokładniej, czy jest gdzieś tutaj jakaś notatka. Właśnie z ko... Nie, dobra, to już szklankę zaznaczyło. Właśnie z kodem. Szklanka na łychę. Tunnel. No, na razie pusto. Kolejna maszyna do pisania, kolejna szklanka na whisky. Bym mógł sobie wysadzić, no ale myślę, że nie ma po co. Okay, z tej strony. Dobra, to już było. No i tu jestem w sumie w punkcie wyjścia. Zaś zamknięte od środka. Co jest zamknięte od środka do ciężkiej cholery? Co masz zamknięte od środka? To jest zamknięte od środka? O kurwa, ale to wygląda przerażająco. Ustaw alarm, nie. Tutaj jakiś zwiększony kawałek papieru. Jakieś gówno. Czy? Nie, też nic. A ty właśnie, czekaj, bo to jeszcze jest jedno piętro. O, może nawet więcej niż jedno. Zobaczmy. Dobra, ty pusto. A czekaj, niekoniecznie, ktoś tu jest. Pytanie, czy to cywil, czy ktoś ze straży, ale raczej ktoś ze straży. Co tutaj urzęduje obok? Eliksiru nie wezmę. Boję jak najbardziej. Jakaś drogocenna mapa. Nice, polaryzacja stopu. Drugi plan. Pytanie, czy ostatni, czy jeszcze jeden gdzieś mnie czeka. Dobra, ten typ śpi, więc w sumie mogę go nawet nie ruszać. Nowy kod do bramy. 513. Ale oczywiście całą resztę sobie zgarnę. Ja też mogę coś zabrać. A akurat on ma do bocznej alejki, widzę. Dobra, wstań tak po prostu, ale się nie ruszaj za bardzo. Dobra, on śpi. Dalej śpi, tylko się rusza przez... Nie muszę nic robić, nawet nie muszę go dotykać. Tylko bylebym kroku nie zrobił, bo wtedy gościu może niestety się obudzić. Dobra. No i okej. I spadamy w takim razie. Kot mamy. Ale zobaczmy jeszcze, co się... Nic nie znajduje jako ostatnie piętrze. Dobra. No to, jak dla mnie... Bueno. Wyjdziemy sobie tutaj przez okno. To jest najszybsze wejście do tego miejsca. No i dobra. 5. O, trójka się zostawiona, czyli wystarczy wpisać, czy zmienić na jedynkę. No i... I jazda. No i ładnie, akurat w pół godziny odcinku sobie zmieszczę całą górną Aventę. Samą rezydencją pewnie się jeszcze będziemy bawili w kolejnym materiale. Bo uwaga, doedukowałem się co nieco a propos tego,
co mogę, a czego nie mogę zrobić w rezydencji, aby dostać ducha. I uwaga, okazuje się, że jeśli... Mam w sobie osobliwe piękno. Może uda mi się to załatwić bez zabijania Kirina Jindosha. Ja też liczę, że uda mi się znaleźć sposób na ten... na niezabicie jego. Ale uwaga, okazuje się, że... Tutaj też, wiadomo, jest to posiadacz Jindosha, więc będzie tutaj pełno tych jego żołnierzy. Ale uwaga, jeden, nie mogę żadnego żołnierza nawet zniszczyć. Dwa, nie mogę żadnej dźwigni ani przycisku, który zmienia położenie podłogi i tak dalej. Nie mogę tego w ogóle ruszyć. Jak wejdę do tej rezydencji, dopóki nie dojdę do Jindosha, nie mogę nic w tej rezydencji zrobić. Także... to będzie wyzwanie. Zwłaszcza, że nie mam bladego pojęcia, jaki jest rozkład tej rezydencji. Wejdziemy jeszcze teraz. Zobaczmy, czy są jakieś tutaj te. No dobrze, muszę wyeliminować Jindosha i znaleźć Antona Sokołowa. Okej. Mamy jedną runę, jeden amulet, nie, trzy amulety, jeden jest czarny, dwa są zwykłe. Okej. No i to widzę wszyściutko. To jest formułka Adermajer. Zabiorę sobie. Dobra. Na Sokołowa też jest ciekawe wymaganie a propos misji, bo jego ponoć też pilnuje jakiś żołnierz. I jest specjalne działanie, żeby uwolnić Sokołowa tak, żeby ten żołnierz się nie zorientował w ogóle, że my jesteśmy obok, nie? To też będzie dobre. Ale okej, mamy jedną ostatnią runę. Czyli jak tą runę zdobędziemy, to będę mógł już tworzyć runy i szczerze chętnie w to pójdę. Bo wtedy będę mógł sobie się pobawić trochę, jeśli chodzi o właśnie... jeśli właśnie chodzi o te... no moce, bo po prostu sobie kupię, co będę chciał. Witaj w moim domu. Drzwi są zawsze otwarte dla tych, którzy zechcą przekroczyć próg. Jeśli jesteśmy umówieni, idź dalej i czekaj cierpliwie. W innym wypadku niegrzecznie będzie nie poinformować cię o obecnych tu mechanizmach obronnych. Bardzo zresztą skutecznych. Wielu weszło tu bez zaproszenia, a każdy miał swoje powody. Z tych jednak, którzy odważyli się wejść głębiej, tylko nieliczni zdołali powrócić. No, miło z jego strony, że informuje o tym. Ale ja mam moce pustki, więc z tym może pójść o wiele prościej. I proszę, mamy pierwszą dźwignię, którą jak pociągniemy, to coś się zmieni. Ale jak mówiłem, nie mogę niczego pociągnąć. Lab jest... dosłownie nade mną. To jakaś rzeźba. No mówię, to będzie ciekawe wyzwanie. A w samej tej rezydencji przez te zmiany, o tutaj widać właśnie jakąś linkę, tutaj by się to wszystko pozmieniało. Przez same te zmiany, położenia i tak dalej, już widać, że może tu być pełno sekretów gdzieś pochowanych. I nie mówię tylko o tych amuletach, ale jakieś pieniądze i tak dalej. Szybki zwiad. Tutaj mamy wyjście, w którym weszliśmy. Okej, okay, czyli na razie jedyne, co mogę zrobić, to użyć mocy i wciągnąć się tutaj i wyjść przez zniszczenie szyby. Dobra, zrobimy to, ale zrobimy to w kolejnym odcinku oczywiście. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!